Uruchomienie żłobka to tak naprawdę wsparcie dla aktywnych zawodowo rodziców. Chcemy, aby mieli pewność, że ich dzieci znajdują się pod najlepszą opieką. Żłobek pomaga w rozwoju społecznym dzieci, pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, ułatwia rozumienie reguł wspólnego życia. Pierwszy żłobek powstał w Oporówku i tak naprawdę był to strzał w dziesiątkę. Ale zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy w programie wyborczym. Właśnie uruchamiamy drugi żłobek w Garzynie. Oba żłobki mają po 20 miejsc dla maluchów w wieku od roku do 3 lat. W Oporówku przez cały okres działalności z usług żłobka korzystało średnio 18 dzieci. Ale były też okresy, gdzie obsada była pełna. Dziećmi zajmuje się wyspecjalizowana kadra, zapewniając im bezpieczeństwo i opiekę. Dzieci mają również zapewnionych 5 posiłków dziennie. Ogromne zainteresowanie żłobkiem w Oporówku skłoniło nas do uruchomienia kolejnego, tym razem w drugiej części gminy w Garzynie. Jestem przekonany, że również ten obiekt będzie wykorzystany w 100%, chociażby z uwagi na jego położenie przy drodze krajowej nr 12, co umożliwi rodzicom szybszy codzienny dojazd do pracy. Nowy żłobek spełnia te same warunki, co żłobek w Oporówku.